Witam serdecznie na kolejnej lekcji dla początkujących i nie tylko, gdyż okazuje się, że uczniowie bardzo często nie potrafią się zapytać, co znaczy dane słowo. Tak? Na przykład nie znacie słowa i się pytacie nauczyciela, co znaczy to słowo. I stosujecie nieprawidłowy szyk wyrazów w zdaniu. Teraz tak. Najczęściej uczniowie kojarzą tego typu pytanie. What does it mean? I to it to jest to słowo, o które pytam, tak? What does it mean? Co to znaczy? No ktoś tam tłumaczy, it means, to oznacza, że coś tam, coś tam. I teraz, czasami pytacie już o konkretne słowo. Na przykład nie znacie takiego zwrotu to be stubborn. To be stubborn. Być upartym. I uwaga, z gwiazdeczką, czyli źle, stosujecie ten szyk zdania, czyli what does it mean, bo my tak mówimy, co to znaczy, tak, to it to jest to. Czyli co to znaczy to be stubborn? Nie można tak powiedzieć. Macie zastosować ten szyk zdania, tylko zamiast it jest podmiotem. I zamiast it wyrzucacie i tu wkładacie ten zwrot. Czyli tak należy się zapytać, what does to be stubborn mean, ok? To be stubborn zastąpiło it. Natomiast ten szyk zdania jest totalnie nieprawidłowy. I teraz dlaczego? On tak naprawdę jest poprawny, tylko co innego znaczy? Żeby wam to wytłumaczyć, patrzmy na takie pytanie. What does it mean to be a patriot? I teraz o co chodzi? Tutaj ja nie pytam się, co znaczy słowo patriot, że ja niby nie znam tego słowa, tylko to pytanie, tym pytaniem pytamy, co to w ogóle znaczy w takim sensie, a co to znaczy być patriotą? No to oznacza, że musisz kochać swój kraj ponad wszystko, być w stanie oddać życie i tak dalej. To jest taki sens, a nie, że ja nie znam słowa patriota, tylko pytam kogoś, co dla niego to oznacza. I tu jest właśnie zastosowany taki szyk, jak wy byście chcieli wyżej. Czyli what does it mean to be a patriot? Tak? Czyli to jest taki sam szyk, jak tutaj właśnie z gwiazdeczką. What does it mean to be stubborn? Czyli zupełnie stosujemy zupełnie inny szyk wyrazów w zdaniu. Czyli zobaczcie, przykładowo nie znamy zwrotu to go on foot, tak? Iść na stopie, to znaczy iść pieszo, czyli tak, czy też tak jak my mówimy w Krakowie, iść na nogach. Wiem, że innych to dziwi, ale naprawdę u nas się nie idzie pieszo, u nas się chodzi na nogach. My wszyscy powiemy, chodźmy na nogach, a nie chodźmy pieszo. No, czyli tu jest prawidłowy szyk wyrazów, jeżeli chcę zapytać, co to znaczy, jeśli nie wiem. What does i zamiast it to go on foot mean? Natomiast gdybyście zastosowali taki szyk wyrazów, what does it mean to go on foot, no to teraz to pytanie przybiera postać tego pytania o patriotę, tak, że ktoś zaczyna tłumaczyć. Czyli to tak wychodzi, jakby, nie wiem, ktoś poszedł pieszo na pielgrzymkę do Częstochowy, ja się go pytam, no ale powiedz mi, co to oznacza tak iść na nogach tyle kilometrów? No, jest to wielkie poświęcenie i tak dalej. Ok? Jasne? Także dzięki, uważajcie, trzymajcie się.